rząd Republiki Federalnej Niemiec ustanowił taki program wspierania remontów, modernizacji i opieki nad zabytkami na przykład w Polsce, no między innymi w województwie opolskim. Projekt, proszę? Tak, na terenach poniemieckich związanych jak gdyby z pewną kontynuacją. No i, ale też i na Ukrainie, i też tak. W Kazachstanie, i w innych miejscach. Formuła jest taka, że tak naprawdę te pieniądze na te zabytki dla polskiego partnera występuje partner niemiecki. Partner niemiecki gwarantuje swoim statusem, swoim działaniem to, że rząd przekazuje temu partnerowi niemieckiemu te zabytki, ale oczywiście musi być już podpisane porozumienie z polskim kościołem, z polskim stowarzyszeniem, z właścicielem danego zabytku na to, że to będzie zrealizowane. I rok temu podczas wizyty pana Martensa powiedziałem, że dla nas jest to najważniejszy temat w naszym partnerstwie na najbliższe lata, żebyśmy znaleźli sobie takich wzajemnych partnerów, którzy by nas w ten sposób wspierali. I pan przewodniczący zaangażował się w projekt związany z... Panie przewodniczący. Tak. Mianowicie mój odpowiednik na Dreni Bratnacie, czyli pan prezydent Martens, dosłownie parę dni temu przysłał oficjalne pismo, że podejmuje się tematu, który faktycznie już jest od jakiegoś czasu, a konkretnie chodzi o odbudowę czy budowę dachu w kościele w Jarnutów. Tutaj przed chwilą, zanim państwo weszli, był proboszcz tej parafii, przedstawicielami Rady Kościelnej. No i oczywiście jak najbardziej Ministerstwo Kultury, nie tylko na Dreni Palatynatu, ale też i w Berlinie. Taką kwotę może wyasygnować pod jednym warunkiem, że będzie po stronie niemieckiej ktoś, kto przejmie w razie czego i gdyby się nie udało, powiedzmy, ten temat tutaj w Polsce rozliczyć, że wówczas przejmie to negatywne finansowanie. Okazało się, że taka możliwość istnieje też w dniu dzisiejszym. Mianowicie Jarnołtówek jest w powiecie nyskim. W związku z tym pan starosta Nyski, pan Biłobran, po rozmowie telefonicznej ze starostą Mainz-Bingen, to jest miasto partnerskie powiatu nyskiego, starostą Schickiem, dostał zobowiązanie, że powiat po stronie niemieckiej, partnerski, Mainz-Bingen będzie chciało w jakiś sposób być tą stroną dla Jarnołtówka. To jest jedna z wielu różnych rzeczy, które są realizowane oczywiście w Jarnołtówku, bo tam i wieża swego czasu była, pamiętam też jeszcze, że też znaczna inwestycja. Ten remont dachu to jest około 700 tysięcy. Jest jedno ale, że strona niemiecka zaangażuje się i może dać maksymalnie do 200 tysięcy złotych polskich jako odpowiednik na danym etapie. Czy to wystarczy, czy to będzie jakiś skład DAK? To też trudno powiedzieć, bo takie też możliwości właśnie i ksiądz, i przedstawiciel Rady Parafialnej usłyszeli od z departamentu pani Bydruk. Także o tym chcieliśmy powiedzieć, tylko myśleliśmy, że to już jest bardziej zaangażowane, że dzisiaj ogłosimy, że to już jest kolejny jakiś sukces. No w tej chwili taki jeszcze jest, powiedzmy, chodzimy po tej linii, ale, aby nie spaść, ale myślimy, że się też uda. Ale taki jeden projekt już jest na Polszczyźnie zrealizowany z partnerem niemieckim. Chodzi o to, że partner niemiecki wnioskuje do swojego rządu o wsparcie remontu zabytku, który znajduje się na terenie Opolszczyzny. Opolszczyzny. Tak. No bo jest jedna rzecz. Do rządu niemieckiego. Tak, że jeżeli by przykład... Proszę? Tak. Może być. Tak, tak byśmy chcieli. Bo jest taka rzecz, że oczywiście może się okazać, że w tym Jarnołtówku, no z tą kwotą pieniędzy, nawet nie za dużą, 200 tysięcy, coś się stanie, prawda? No to wówczas odpowiedzialność prawna po tej stronie polskiej będzie żadna, no bo trudno księdza rozliczyć, czy ewentualnie radę parafialną, która powie, księdza, że nic nie ma. Rozliczyć? Że nic nie ma. Natomiast, no, tak myślę, że ciężko. A po stronie niemieckiej oczywiście, no automatycznie starosta tej miejscowości bierze na siebie odpowiedzialność, że gdyby się nie udało, no to wówczas jego rozliczają. To jest proste. To jest proste. Ale nie ma innej formuły. Wstępnie pan prezydent Mertens pisał, że to on jakby chciał zabezpieczyć, no ale tej opcji nie ma.